Cześć. Zrozumiałam sens reinkarnacji. Wiecie, dlaczego nas reinkarnują cały czas? Tutaj wrzucają z powrotem? Dzieje się tak dlatego, że nie wytrzymujemy. Nie wytrzymujemy wydarzeń, za dużo emocji, za dużo żali piętrzymy w sobie. A nikt nas nie zbawi i nam nie oszczędzi tego doświadczenia, przez które musimy przejść. Dlatego dzieje się tak, że jeżeli nie wyrabiasz ze swoim programem, jeśli już nie jesteś przydatny, żeby iść kolejnymi rozdziałami tego, przez co masz przejść, to po prostu ciebie stąd wyrzucają i utylizują. Fizyka się psuje, emocje pomagają ukatrupić szybciutko ciałko. Ciałko zagrzebują, ciałko bye bye. No i się rodzisz znów i nie uchronisz się przed odrobieniem swoich lekcji. Co ciekawe, musisz znów napracować tę masę świadomości. Musisz się urodzić, musi cię mama po prostu wykarmić. Musisz stanąć na nogach dosłownie. I jeżeli znów będziesz się lenić, albo twoją uwagę skradnie coś nieistotne, znów się nie wyrobisz. I znów cię reinkarnują, czyli znów cię ukatrupią i znów ciałko zgnije. I tak, aż póki nie wcielisz się w pewnego razu i już jakoś nie będziesz czuć w swoich kościach, że to jest zabawa, że to jest wszystko wokół gra. I póki nie nabierzesz dystansu do wszystkiego i nie poczujesz w sobie gracza. Gracza, który wszystko, co wokół się dzieje, postrzega jako w filmie Truman Show. Gracza, który jest gotów roześmiać się w każdej sytuacji. Gracza, który ma wolny, lekki jak chmurka umysł, ponieważ nic już nie jest śmiertelnie ważne. Ponieważ już tyle razy nie przerobił lekcji, tyle razy już przeszedł przez tę grę, że w końcu do niego dotarł. Thank you very much. Że w końcu do niego dotarło, że zbytnia powaga nie pomaga. Zbytnia powaga nie pomaga przejść przez kolejne szczeble gracza. To tak nie działa. Więc wszystko, o co ta gra tutaj się rozchodzi, to o to, żeby na maksa zrozumieć, uświadomić sobie stopień gry, w której się znajdujemy, stopień jej bycia grą. I pracować z wszystkim, co ci zsyłają na głowę, pracować z tym jako ze scenariuszem, a nie z śmiertelnie poważną rzeczą, która się dzieje. Bo najbardziej śmiertelnie poważne rzeczy tak kończy się trumienką i nie ma co się martwić. Nie ma takiego czegoś jak śmiertelnie poważna rzecz. Jeżeli zrobiłeś z czegoś śmiertelnie poważną rzecz, to tylko znaczy, że szybciej się zjedzą emocje i szybciej popadniesz do trumienki. Nie opłaca się. A jeśli w końcu poczujesz poprzez długą pracę mentalną oraz wyciąganie wniosków z wszystkiego, co się dzieje w twoim życiu, kiedy poczujesz w ogóle, o co tutaj się rozchodzi, poczujesz tę wibrację tego, co się naprawdę dzieje, dopiero wtedy będziesz się czuł jak twórca, jak gracz i nie będą cię musieli już reinkarnować i wrzucać ciebie jako pasztetu na kotlety do tego życia. Ponieważ wyuczyłeś lekcję i zasługujesz na to, żeby się już cieszyć tą rzeczywistością oraz jesteś na tyle świadomy, że nie zabijasz siebie emocjami, tylko potrafisz tą grą się cieszyć.